tym roku mija 20. rocznica współpracy polsko-czeskiej Bokuszów-Gorce-Smiżyce. Z tej okazji przedstawiciele miasta Bokuszów-Gorc oraz Wałbrzyskiego Starostwa Powiatowego udali się do Domu Kultury Dworana w Smiżycach na uroczyste obchody rocznicy. Bardzo miła dzisiaj uroczystość w Czechach, w czeskim zaprzyjaźnionym z Boguszowem mieście. Tak, zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Smiżyc, gdzie już kontynuujemy współpracę od 20 lat. Ta współpraca została uroczyście dzisiaj odnowiona. Jakby idziemy śladami byłego burmistrza Nogasia, który rozpoczął tą współpracę. Ale wy tą współpracę chcecie rozszerzyć, słyszałam. Tak, będziemy rozszerzać o kulturę, szkolnictwo, sport. Także będzie, już jest chęć nawet od pana burmistrza współpracy. Przyjechali z nami nasi tutaj przedstawiciele organizacji, zarówno stowarzyszeń sportowych, przyjechały panie dyrektorki ze szkół, przyjechali strażacy, którzy zresztą współpracują mocno tutaj, oraz stowarzyszenia sportowe. Panie burmistrzu, współpraca z Boguszowem Gorcami trwa już 20 lat, ale jeszcze dzisiaj chcecie ją rozszerzyć. Určitě, protože každý projekt by měl mít své pokračování, své vize a další cíle, jinak by začal stagnovat, takže chceme, aby ta spolupráce byla užší, aby spolupracovaly jednotlivé organizace intenzivněji. Dneska už se tady domluvali třeba fotbalisti, že zahrajou společné přátelské utkání jeden rok v Bogušově, jeden rok u nás, takže právě toho chceme docílit. Pani starosto, bardzo miła impreza w bardzo dobrej, przyjacielskiej atmosferze. Tak, zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Smiżyc. Została podpisane porozumienie o współpracy. Jest to w sumie jubileusz 20-lecia. Dzisiaj jest takie ponowienie tego porozumienia. Mamy nadzieję, że będzie to świetna współpraca, która przyniesie owoce. Panie Józefie, 20 lat temu był pan świadkiem podpisywania tej przyjacielskiej umowy. Tak, cieszę się bardzo, że mogą być uczestnikiem tej uroczystości, z tym, że myśmy już przedtem z nimi pertraktowali na okoliczność podpisania takiej przyjacielskiej umowy, szczególnie, że działaliśmy też w tak zwanych polsko-czeskich dni kultury chrześcijańskiej, a z Czechami nam się zawsze dobrze pracowało, bo w końcu jesteśmy Słowianami, mamy podobne słownictwo, nawet się rozumiemy chwilami bez tłumacza. I było nam dobrze znaleźć partnera w Czechach. I okazało się, że znaleźliśmy go w Smiżycach. Już nie pamiętam, kto to powiedzmy zaczął, ale na pewno wiele osób się do tego przyczyniło, że żeśmy się poznali. I okazało się, że przypadliśmy sobie do gustu nie tylko powiedzmy w sensie miasta, ale w sensie ludzi, bo uważam, że najważniejsi są ludzie w tym całym układzie. Że chcieliśmy ze sobą współpracować, pomimo że czasy były stosunkowo trudne, a oni będąc u nas na 500-leciu, byli zaproszeni jeszcze nie podpisawszy umowy, byli u nas na 500-leciu nadania praw miejskich naszemu miastu. I żeśmy rozmawiali, zresztą tu nawet jest taki kolega, który był na tamte czasy ówczesny przewodniczący rady, jak ja byłem na tamte czasy ówczesny przewodniczący rady. Zresztą do dzisiaj tak mile żeśmy rozmawiali w tych czasach już bardzo, bardzo minionych, choć żeśmy się prawie nie zmienili. I żeśmy sobie przypadli do gustu i nagle okazało się, że oprócz tego, że jesteśmy powiedzmy jakoś powiązani powiedzmy geograficznie, się okazało, że mamy jakieś takie wspólne zainteresowania, wspólne kierunki działania. Oni też tutaj mieli trudne. Zresztą tutaj jak ta kapla, w której byliśmy w tym klasztorze, ja pamiętam, kiedy to była właściwie jedna ruina. A teraz jest coś okazałego. To samo dotyczy nas. Centrum Kultury na tamte czasy była ruina. Na 500-lecie żeśmy je wyremontowali. Później żeśmy robili, powiedzmy, inne czynności. W końcu żeśmy uratowali szyb Witold, choć wiele szybów można było uratować, jak szyb Barbara, szyb Wiktor, ale niestety nie udało się uratować. Ale żeśmy mieli jakieś wspólne cele, czyli uratować to, co się dało uratować po tym trudnym okresie. Pomimo, że on był taki, jaki był, ale uważam, że niepotrzebnie wiele rzeczy żeśmy zniszczyli, nie wiadomo
w jakim celu. Ale cieszę się bardzo, że mogliśmy to, co uratować. Oni uratowali tutaj tę piękną kaplę, myśmy uratowali szyb Witold i do dzisiaj jakoś po tylu latach, kiedy się nie widziałem ze starostą, chyba ze 16 lat, jesteśmy nadal przyjaciółmi. Uśmiechamy się do siebie, rozmawiamy, rozumiemy się. I ta jego chęć współpracy dalsza i także nasza, przez nasze miasto, bo to właściwie pierw miasta współpracuje, a potem ludzie, ale to się przekłada później na ludzi. Jest czymś sympatycznym. Uważam, że należałoby to naprawdę kontynuować, bo to jest korzyść obopólna dla wszystkich, szczególnie dla mieszkańców i ci, co coś robią. Współpraca z waszymi czeskimi przyjaciółmi trwa już od 20 lat. Dzisiaj bardzo huczne, jak słyszymy w tle, obchody tego 20-lecia. Chcecie ją dzisiaj jeszcze poszerzyć? Mam nadzieję, że to, co kiedyś funkcjonowało w sposób co najmniej poprawny, tak określmy, chociaż to było raczej na pograniczu przyjacielskiej bardziej współpracy i przyjaźni pomiędzy poszczególnymi członkami klubu i Straży Miejskiej Boguszowa Gorcy i mieszkańców Boguszowa. Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym zostaną te zręby takiej ponownej współpracy odbudowane, bo naprawdę proszę mi wierzyć, łza się wokół kręci, kiedy po wielu latach nieobecności swojej spotkałem starych przyjaciół, z którymi mieliśmy okazję współzawodniczyć w strzelaniu na ich strzelnicy w Smiżycach. Zostaliśmy zaproszeni tutaj na zawody w mistrzostwach sztafet strzeleckich Czech, czyli rangi krajowej zawody. Zaznaczę tylko, że nie byliśmy najgorsi, strzelając z ekipami mistrzowskimi Czech. Poza tym udało się zorganizować w ramach tej współpracy chociażby szkolenie strzeleckie dla policjantów naszego miejscowego komisariatu policji. Pamiętam, że wtedy stan osobowy nie mógł w całości przyjechać, przyjechała połowa policjantów, ale za bardzo tanie pieniądze każdy z nich wystrzelał ponad 75 sztuk jednostek amunicji, co w policji raczej jest rzadko osiągane. Panie Julianie, umowa podpisana pomiędzy Boguszowem Gorcami a miastem w Czechach Smiżyce, to między innymi pana zasługa. Pana zasługa, bo myślał pan już o tym 20 lat temu. Dokładnie. Ja przez ten czas połączyłem aż 26 miast polskich i czeskich w pary. I przyznam się szczerze, że bardzo dokładnie pamiętam okoliczności, kiedy pan burmistrz już świętej pamięci Marian Nogaś poprosił mnie, bym znalazł takie partnerskie miasto właśnie dla Boguszowa. No i kiedy przywiozłem mu te Smiżyce, to nakrzyczał na mnie, pamiętam, w tym swoim gabinecie: co pan mi przywiózł? Taką dziurę, takie małe miasteczko, Boguszów, duża gmina. Zanim wyjaśniłem panu burmistrzowi, jak już trudno znaleźć gdzieś tu w pobliżu takie miasto, które by chciało współpracować, przedstawiłem okoliczności, w których musiałem tam jeździć. Ich też trzeba było przekonać do Boguszowa. Także ja tak naprawdę czuję się ojcem chrzestnym tego partnerstwa. Ale Smiżyce to wcale nie jest taka mała mieścina. Naprawdę, jest tam wspaniale. Dzisiaj mało kto może wie, w Boguszowie właśnie tam jest budowany kolejny etap autostrady D11, więc w Smiżycach będzie zjazd. Smiżyce będą bardzo blisko, w związku z tym także komunikacyjnie. Mało tego, robiliśmy w Smiżycach wspólną inaugurację Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, Bądźmy Rodziną. Także tutaj szczególne zasługi należy jednak przypisać świętej pamięci panu burmistrzowi Marianowi Nogasiowi, który naprawdę bardzo dużo w tej sprawie zrobił. Ta współpraca między miastami, ona przez ostatnie 20 lat jakby troszeczkę przygasała. Od wczoraj dokładnie ta współpraca będzie rozszerzona, przynajmniej wszyscy mamy taką nadzieję. To znaczy, ja powiem tak, ja się tym zajmuję już ponad 30 lat i już tak będzie do śmierci. Te sprawy czeskie są bardzo bliskie nie tylko mnie, także mojej rodzinie. Dam taki przykład. Zakończyliśmy 30 grudnia kolejną edycję właśnie Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem Bądźmy Rodziną. I w tym roku odbyły się one aż w 56 miejscowościach.
w tym 30 miejscowościach w Polsce, 26 miejscowościach w Czechach, ale także na Łotwie, na Ukrainie, na Białorusi. Więc ta idea bądźmy rodziną w sposób bardzo taki naturalny, piękny, chrześcijański rozszerza się. Przenika poprzez granice i ta idea, która towarzyszyła nam na początku, przed 30 laty, żeby zmienić funkcję granicy, żeby przestała to być bariera rozdzielająca narody, a stała się takim miejscem, które jest wręcz pomostem, które łączy ludzi poprzez granice. Warto się przyjaźnić, panie Julianie? Ale to trzeba się przyjaźnić. My musimy po prostu mieć w sobie instynkt nawiązywania współpracy, takiej naturalnej, od serca. Najlepiej przez te 30 lat właśnie wspominam wszystkie te przyjaźnie z ludźmi, gdzie kiedyś on był takim zatwardziałym człowiekiem, który nienawidził Polaka. Dzisiaj on mnie do domu zaprasza. Nawet butów nie muszę ściągać. Także jest to naprawdę coś wspaniałego, że my przez te 30 lat budujemy tą ideę bądźmy rodziną w taki oddolny sposób, prawda? Czyli to nie jest współpraca organizowana przez Pragę i Warszawę, tylko ludzie sami na pograniczu korzystają właśnie z tej łączności i z tych owoców, które są. Czyli dobry to był pomysł obecnych władz Boguszowa, że powrócili do tej współpracy i chcą ją jeszcze nie tylko kontynuować, ale rozszerzyć. Ja się z tego bardzo cieszę, dlatego że w ostatnich latach troszeczkę przygasła ta współpraca, jeśli chodzi o Boguszów. I teraz mam nadzieję, że to nowe dwudziestolecie zaowocuje w nowe inicjatywy, nowe kontakty, nową współpracę. Warto, bo naprawdę też Boguszów poprzez swoje położenie jest bardzo blisko granicy i w tym widzę także szanse dla rozwoju tego miasteczka. Tym bardziej, że budujemy tam obwodnicę, będzie bliziutko S3, więc też będziemy mogli łatwiej się łączyć poprzez różnorodne inicjatywy społeczno-kulturalne.